No dzisiaj maluchy cały czas jeszcze śpią, czekamy aż będą otwierać oczy, ale już opełzają. Tu pełza Benio, Beniamin. Jeszcze oczka macie potwierane, czy nie macie potwierane? Tu jest Beniamin. Tu jest Zara. W tym miejscu. Tamten to jeszcze bez nazwy, awatar na razie, ten ze strzałką. Tutaj ta śpiąca. O, to jest Zuri. Zuri. A tutaj Faro. Faro, pokaż ty się. O, tu jest Faro. To jest Faro, one śpią cały czas. No i Tapi. Jedyny samiec z rudych w stadzie. Dwa samce są czarno-białe. Pokaż ty się. Pokaż ty się. Oczka otwierasz? O, może ty otwierasz oczka? No ale one już coraz odważniej chodzą sobie. Poznają świat. Nie, jeszcze oczków nie otwierają. Zaraz będą otwierać. No już wystawiliśmy tutaj kocyk na zewnątrz, bo już mamy uciekinierów. Dwa razy już nam się zdarzyło, że z kojca uciekają. O, to moje, to nie ma co na razie jeszcze je męczyć. One cały czas jedzą i śpią. Także tak, tu jest Benio, Beniamin. Tu jest Zara, ta czarna, trikolor z taką kryską. Ten trikolor to jest z Olsztyna. Zostaje w Olsztynie, to jest na razie roboczo awatar. Zuri. Tu się schowała Zara. No i Tapi do Mrągowa jedzie. Na razie jeszcze nie ma co takiego ciekawego. Muszę pokazać oczka, otwierasz? Jeszcze nie. No już lada chwila będą otwierały oczka. A tak. To maluchy się nam rozwijają. Się wtulają, kocyk. Przerzucą. Temperaturę musimy im utrzymywać. No tak wygląda awatarek. Ma taką strzałeczkę ładną. Kryskę. Agasza, ty patrzysz się na oczka? Jeszcze nie. Się kręci, kręci, szuka. Braciszków i siostrzyczki. A, znajdzie. Proszę zobaczyć, jak one się wtulają. Ten oddzielnie, a te się... Kocyk. Patrzysz się na oczy? Nie. Jeszcze nie. Oczka pozamykane. O, się dotulił tutaj. No dobra, nie przeszkadza mi.